No dobra, to teraz wyobraź sobie, że jedziesz na stację benzynową i to, gdzie i jak tankujesz, zależy od tego, jak masz duży bak, jak masz długą, grubą rurę między bakiem a wlewem, jak masz dużą średnicę wlewu, jaki jest pistolet przy dystrybutorze, jaka jest grubość rury przy dystrybutorze, jaki jest rodzaj dystrybutora, ile jest, nie wiem, jaka jest jeszcze pogoda. O! Co? Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dzisiaj rozmawiamy o elektrykach, bo jedziemy elektrykiem. I Marek postanowił przygotować tak zwany ostateczny debunk, czy może raczej ostateczne wyjaśnienie, jak to jest z tymi elektrykami. Elektryki dla idiotów. A jeśli masz elektryka, to jak ci się nim jeździ, jak ci się go ładuje, w jakich sytuacjach go ładujesz, czy napotykasz jakieś problemy z elektrykami, czy nie, a może jeżeli rozważasz zakup samochodu, to jak tam było w salonie, czy ktoś wam powiedział, że od 10 do 80 w 30 minut, proszę pana, w ogóle bez problemu. Co wam mówiono, jak kupowaliście te samochody, lub chcieliście kupić, lub rozważaliście? Szczególnie zachęcamy do pisania naszych ulubionych kierowców pojazdów elektrycznych z grupy. Jestem pewna, że napiszą nam, gdzie byliśmy i co widzieliśmy. Dobra, dobrze. Wielokrotnie. To wiemy, dobra, że napiszą. Tak. No więc okej. Większość osób, z którymi rozmawiamy o elektrykach, nie ma pojęcia, o co chodzi. Ja miałam parę razy takie rozmowy i mam wrażenie, że jeżeli ktoś już coś wie o tych elektrykach, to dlatego, że sam zrobił ten doktorat, a przynajmniej magisterium z elektryków, odwalił tę brudną robotę, dowiedział się, z czym to się je. Mam wrażenie, że ty ostatnio opowiadałeś Davidowi w Dubaju. Tak, byliśmy za granicą. Aż tak niesponsorowane. I w Dubaju, owszem, pojawiają się samochody elektryczne, głównie Tesle, głównie ze względu na to, że są bardzo modne i w związku z tym są bardzo drogie, że są modne. I kolega mój, z którym się spotkaliśmy, u którego mieszkaliśmy, spytał mnie, słuchaj, mordo, ale jak to jest z tymi samochodami elektrycznymi, że to ja gdzieś tam jadę, ładuję, jak to jest? Więc zrobiłem mu ten wykład o tym, że wszystko zależy od tego, jak masz duży bak, dużą rurę, jaki pistolet i tak dalej. On się za głowę złapał. Jak mu jeszcze powiedziałem, że do tego warto jest mieć parę aplikacji, bo z tymi z nawigacją taką standardową w samochodzie, może poza Teslą, jest słabo, jeśli chodzi o ładowarki. W dodatku połowa lub 3/4 ładowarek, które znalazłem na Plugshare w Dubaju, znaczy na Plugshare ładowarek w Dubaju, głównie pojawiają się komentarze, nie działa, moc nie taka i w ogóle przykro. No, on się za głowę złapał. I w Polsce jest na tym tle lepiej, ale no bo jesteśmy, powiedzmy, już, nie wiem, 10 lat od takiego początku samochodów elektrycznych, takich, że są już do kupienia, jest większy wybór, jest ileś tam tych ładowarek, możesz mieć wallboxy, ale mam wrażenie, że nadal jest słabo, również jeśli chodzi o komunikowanie, z czym się trzeba mierzyć. Tak, a trzeba mierzyć się z wieloma rzeczami, o których być może na etapie... Czy ja coś od ciebie chcę? O tym też będziemy kiedyś rozmawiać. Ale to innym razem. Tak, to są rzeczy, o których być może nikt wam nie mówił w salonie, bo w salonie wszyscy wam mówią, nie, od 10 do 80% w 30 minut. To samo jest napisane też w broszurze i tak dalej. Ale poza tym przecież można ładować ten samochód elektryczny w domu. Tak, to jest za darmo. To jest za darmo. Za darmo. Po pierwsze, nie jest za darmo, bo nic nie jest za darmo. Po drugie, wszystko zależy od tego, jaką masz moc, jaką masz ładowarkę, jaki masz kabel, ile prądu przyjmuje samochód. W ogóle, co? Ile prądu przyjmuje samochód? Ale o co chodzi? Nikt z nas nie uważał na fizyce, jak o tym było. Natomiast okazuje się, no taka jest, tak działają samochody o napędzie elektrycznym, że po pierwsze, samochód elektryczny ma tak zwaną ładowarkę pokładową, czyli ładowarkę na prąd zmienny czy tam przemienny, w zależności od tego, kto mnie poprawi, w którą stronę.
I to jest ta moc, którą samochód jest w stanie przyjąć z tak zwanego gniazda typ 2 lub z takiej zwykłej 230-voltowego, 240-voltowego gniazdka. Tak. Zwykle jest to między tam, nie wiem, 7,4 a 11 kW, o ile masz taką moc w domu, bo nie musisz mieć takiej mocy w domu. Ja się nawet nie będę zagłębiał w trzy fazy, bo tego nie rozumiem. Bo nie chce mi się z tego doktoryzować. Ktoś ma przyjść, zainstalować i żeby działało. Mhm. Czyli ja na razie z takiego zwykłego gniazdka tam wyciągam w porywach do 2 kW, ale to też zależy, kurczę, od wielu czynników, nad którymi się nawet nie chcę zastanawiać. Ale powiedzmy, że będę miał kiedyś takiego wallboxa, z którego wyjdzie do 11 kW do samochodu, w domu i przez noc się wtedy naładuje. Ale przestań mi tu machać ręką, bo ja jeszcze nie skończyłem. I póki jeżdżę sobie tym samochodem po mieście, tam dookoła komina, także wrócę do domu, zanim wyjeżdżę, że te ileś tam zasięgu, to jest okej. I póki jeżdżę po mieście, to stąd się biorą te takie zasięgi typu 400-500 km, bo tak, w mieście ten samochód jest zwykle najbardziej wydajny. Tak, ale kiedy pojedziesz w trasę i jedziesz sobie z taką prędkością przelotową 120 na godzinę, to dobrze, jak ten samochód przejedzie 300 km, pod warunkiem, że jest odpowiednia pogoda, ponieważ poniżej 10 stopni to leci na pyska, jak jest mróz, to jeszcze coś takiego. Ale przecież po drodze jest tyle stacji ładowania. Możesz się do 80% tak naładować. No tylko, że nie, ponieważ, i tu jest uwaga, wiele zależy od, po pierwsze, od tego, ile ten Twój samochód jest w stanie przyjąć, tym razem już nie z ładowarki pokładowej na prąd zmienny / przemienny, tylko ile jest się w stanie ładować prądem stałym. I to zwykle jest cokolwiek między tam, powiedzmy, 70 a 200 kW w nowoczesnych samochodach, takich standardowych, nazwijmy to. Ale też zależy od mocy, jaka wychodzi z ładowarki, oraz zależy też od tak zwanej krzywej ładowania. I tu jest kolejny doktorat. Więc generalnie słuchajcie teraz, zatrzymujcie jak potrzebujecie, róbcie notatki, jeżeli rozważacie tego elektryka i jeżeli rozważacie, żeby tym elektrykiem w ogóle wyjeżdżać poza obręb miasta, w którym mieszkacie, bo teraz jest najlepsza historia o właśnie pikach. Tak. Krzywa ładowania to jest taki wykres, na którym wykresie jest pokazany moc ładowania w zależności od pojemności akumulatora, czy tak, od naładowania od akumulatora. Od stopnia naładowania akumulatora. Tak. State of Charge SOC, SOC. Jest taki parametr, o którym też na pewno wiele będziecie słyszeć, jak będziecie rozmawiać z ludźmi, którzy mówią Wam, jakie łatwe jest korzystanie z samochodu elektrycznego. I z tego wykresu na przykład wynika, że taki Ford, przepraszam, to już nie jest Ford, taki Mustang Mach-E... A to owszem, nie jest Ford? Nie, to jest Mustang. Dobra, wszystko jedno. Elektryczne Fordy nazywają się teraz chyba Mustang. Dobrze. Albo nazywają się Mach. Nieważne. Jeden z tych takich samochodów elektrycznych. Którym nie jeździliśmy i nie będziemy jeździli, bo się pechę nie zanosi. Ma w specyfikacji napisane, że oczywiście ładuje się prądem nawet 150 kW. Bardzo dobrze. Kiedy? Ale kiedy? Patrzysz na krzywą ładowania, tu polecam Fastned, sieć ładowania holenderska jako takie źródło, bo oni tam mają podane krzywe ładowania dla wielu samochodów, link można sobie porównać. I przy wyborze samochodu radzę sobie porównać. Ten pik, ten szczyt 150 kW, które Ford, który nie jest Fordem, tylko Mustangiem, gówno nie Mustangiem, może przyjąć, jest w okolicach tam bodajże 10% state of charge. Czyli na to, jak jest rozładowany, jak a jest jak prawie... tylko trochę mu dodasz, tak, jak już to 150 ma... się kończy. Tak, w okolicach tam, nie wiem, 40% naładowania, to on już się ładuje 80. I tak coraz mniej do końca. To jest połowa prawie 150, tak, więc wiecie. I wiele marek tak ma, w różnych miejscach występuje ten pik. Czasem ten pik występuje w połowie, czasem ten pik występuje na początku, rzadko na końcu. Pamiętam, że Audi e-tron, którym jeździliśmy ze 2 lata temu, czy tam 1,5 roku temu, miało bardzo taką fajną, płaską tę krzywą. I ona długo, długo się ładowała ze stałą prędkością, zanim tam gdzieś, ze stałą mocą, zanim zaczynała spadać tam w okolicach 80. To było akurat bardzo dobre i to było coś, co bardzo doceniliśmy w tym samochodzie. Tak. Ale od tego zaczynają zależeć strategie ładowania w trasie, rozumiecie? Strategię ładowania. To znaczy w ogóle co?
wydałam ćwierć bańki, albo i więcej, bo za ćwierć bańki to już... Co to tam jest, jakiś ID4? Tak, więc wydałam 300 tysięcy za samochód i generalnie chciałabym sobie nim jeździć tak, jak do tej pory jeździłam moim benzyniakiem. I co? Dupa Jasiu, bo dlatego, na przykład, że nagle, właśnie. Zaplanowałaś sobie, że okej, po drodze jest w okolicach tego, gdzie mieszkamy, miejsca, gdzie mieszkamy, jest, wiem, Orlen, tak, i na danym tak. Orlenie jest ładowarka, która jest opisana jako setka. No więc, i nie ukrywam, że jak otworzyli tę ładowarkę, no to nowa mówimy, jakość. O, proszę pana, nareszcie nie będziemy jeździli na Greenwaya, który się krztusi przy 45. Tak, no tylko, że tam z plakszera wynika, z komentarzy, które ludzie zostawili na plakszerze, że nikt tam niczego powyżej 40 to nie widział z tej ładowarki. Zresztą myśmy podjechali Eniakiem i tam też zdaje się... 30 parę, tak. Tam... I to naprawdę nie była kwestia tego, czy... Bo uwaga, jeszcze bateria musi być odpowiednio nagrzana. Lub albo schłodzona. Tak? Co z jednej strony przyspiesza ładowanie, ale skraca zasięg. Tak, bo właśnie, żeby dobrze się naładować tak szybko, bezproblemowo, to dobrze jest zaplanować sobie ładowanie w nawigacji i wtedy przyjeżdżasz samochodem, który jest już nagrzany lub schłodzony odpowiednio do tego ładowania, tylko że to ci skróci zasięg dla odmiany. W ogóle, co to, o czym my kurde mówimy? Żeby się dobrze zatankować z samochodu, musisz, nie wiem, dopompować opony. Mniej więcej to jest coś tak, albo spuścić powietrze z opon, żeby się dobrze zatankować. To jest mniej więcej ten poziom kombinacji i wszystko też łatwo, bardzo łatwo, spoko. Podstawowe 5 aplikacji za każdym razem sprawdzasz i po prostu wiesz na pewno, tak, że się załadujesz. To jest jeszcze przy założeniu, że w ogóle twoja nawigacja uwzględnia tę ładowarkę, bo może jej nie uwzględniać, bo jej na przykład nie widzi. Wiele nawigacji nie widzi Orlenu ani Lotosu, ponieważ nasze narodowe sieci tak dobrze i chętnie współpracują z innymi, że nie ma ich w nawigacjach przeważnie. Niestety to jest też problemem na przykład skądinąd bardzo ciekawego modelu Nissan Ariya, tak, którym pojechaliśmy, dziękuję bardzo, i tam są tylko Greenwaye, nawet Ionity tylko, nie było. Tak, i są tylko Greenwaye, więc na co mi to? To nie jest kraj, w którym tych Greenwayów jest jak mrówków. No nie no, jest ich w sumie najwięcej chyba. Tak, ale nadal, Marek, to... Jest parę jeszcze innych sieci, tak, za chwilę Orlenów będzie tyle samo lub więcej. Tak, no bo oni przecież mają takie postanowienia. No. O, jadą już Jeepy na tę Akademię Jeepa. A, tak. Tak. Dobrze. Co tam mamy dalej? Bo zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, czym możemy ułatwić Państwu podjęcie decyzji o zakupie najlepszego samochodu na świecie. Najlepszego napędu na świecie. Nie no, to znaczy, jeżeli ktoś mieszka w Niemczech i na przykład z jakiegoś powodu nas ogląda, albo mieszka w północnych Włoszech i z jakiegoś powodu nas ogląda. Nie no, to tam jest spoko. Pozdrawiamy jednego z naszych widzów, który na pewno tam mieszka i na pewno nas ogląda, bo nawet dzisiaj z nim gadałam na Instagramie. Więc w tamtym świecie, w tamtej części świata nie masz z tym problemu i generalnie... W Skandynawii kolega Grzyb zdaje się ostatnio śpi w kiji, bo... Chyba już się wyspał w kiji, chyba już wrócił. On nie ma czasu nawet spać w hotelach, tak szybko się te samochody tam ładują, więc on tylko, wiesz, kimie 15 minut podczas ładowania na tym, na ładowarce i jedzie dalej. No i bardzo dobrze, bo pojechał na Nordkap, tak, kijanką i bardzo i dobrze. Da się. 4 godziny ładowania po całej trasie. Ale niestety w Polsce nadal mamy ten problem i tak naprawdę... Ja dłużej sikam w drodze. No to... Ale Daniel jest jeszcze młody, więc... skonsultować z lekarzem. To znaczy tak, albo samochód elektryczny jest dla ciebie kulą u nogi, bo to całe planowanie i wiesz, to całe strategizowanie, załóżmy, to jest tak, jakbyś w kanonbolu brał udział. Tak, bo załóżmy, tylko, że codziennie. Załóżmy, że wyjeżdżasz, bo na przykład albo nie masz go gdzie... Czego? Nie mówię do ciebie. Załóżmy, że albo nie masz go gdzie ładować pod domem. No, oczywiście wtedy nie powinniście kupować elektryka, ale powiedzmy, że musicie, bo wam firma zapewniła i że macie, nie wiem, gdzieś 15 minut po drodze, podjeżdżacie na jakąś ładowarkę w nadziei, że ona będzie A, działała i B, będzie wydawała ten prąd, co trzeba i C, że nikt się tam więcej nie będzie jednocześnie ładował. Oraz D, że rzeczywiście tego prądu jest na tyle dużo, żebyście rzeczywiście mogli się tam ładować 15 minut, a nie, kurczę, 3 godziny. 45 albo 3 godziny. Można to też potraktować jak taki bardzo drogi plaster na wszystkie twoje wyrzuty sumienia, że nie segregowałeś wystarczająco skrupulatnie, tak, śmieci. Tak. Ale serio?
chcesz to sobie robić? Chciałbyś to sobie robić? Słuchaj, nasi znajomi we Wrocławiu mają za to darmowe parkowanie, mają kurczę, prąd za darmo z fotowoltaiki. Dedykowane miejsca dla elektryków mają. Dedykowane miejsca dla elektryków i w ogóle, wiesz, bardzo fajnie im się jeździ. Tylko, że oni, podobnie jak my, są raczej uprzywilejowani, że się tak wyrażę. Są i mają drugi samochód, którym mogą pojechać w trasę i to tym drugim samochodem jeżdżą w trasę. Mało tego, coś mi mówi, że nawet do tego miejsca, w którym się z nimi umówiliśmy, które jest tam, nie wiem, ze 100 km od Wrocławia, myślę, że też przyjadą tym drugim. Tak, myślę, że przyjadą tym spalinowym normalnym. Chociaż Gośka mówiła, że tam jest ładowarka dla elektryków. No to dobrze, bo my tam chcemy pojechać elektrykiem i zobaczymy, jak będzie. Na przykład tym elektrykiem nie chciało nam się już jechać pod Łódź, bo tam akurat, gdzie byśmy poszli do restauracji, nie ma punktu do ładowania. Więc sami widzicie, jak to jest z tą elektromobilnością. Kochani, jeśli... Czy was do czegoś namówiliśmy? Czy was zniechęciliśmy? A może już jesteście po podjęciu tej decyzji, jaka by ona nie była? Bo usłyszeliście to lub tamto w salonie, lub od kogokolwiek innego, na przykład od nas. Piszcie i powiedzcie, my wam powiedzieliśmy, jak jest, a teraz wy nam powiedzcie, jak jest. I gdzie byliśmy i co widzieliśmy? Pa. Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.